Napisałem się i tak od 76 do dzisiaj. Grupka osób, która zakochała się w Gruzji od kilku ładnych lat. No, najstarszą imprezą to jest właśnie pieczenie barana, to co pan wspomniał. Zostało zapoczątkowane w 1950 roku przez naszego członka, doktora. W okolicach 700-lecia miasta Skoczowa było to przez parę lat na Kaplicówce, wtedy było do 5000 uczestników. W 1970 roku pierwsza jajecznica odbyła się. Kolega nasz ma kociołek zrobiony z miedzi, gdzie wchodzi około 300 jajek. I było ich 5 czy 6 tych stacji w latach 50. Ja myślę, że życzyłbym sobie i moim następcom dalej tak wspaniałej atmosfery, jak jest teraz. Proszę Państwa, my to, Panie Jacku, my to robimy społecznie. To jest najwspanialsze w każdej rodzinie, jeżeli jest jakaś pasja i żona i mąż lubią to samo. Jak on mi przyniósł, mówi, popatrz, Krzysiek, coś, może nie dokładnie, ale popatrz, to jest swoje zdjęcie. Jak, dziadek, to ja to zrobiłem, tak, ty wtedy i wtedy. Bo nie każdy ma czas, robimy to społecznie. W tym terminie komuś nie pasuje, ktoś przyjdzie w inny termin, ale to jest gro ludzi. I za to im serdecznie dziękuję, że poświęcają tak wszystko. I to jest najwspanialsze.